okres wegetacji się skończył. Praktycznie nic zielonego nie możemy uświadczyć, no poza iglakami, które biorą i tak zimę na przetrwanie, bo są do tego przystosowane. Tym bardziej temat wykorzystania zimą roślin leczniczych brzmi absurdalnie, ale są rośliny, które potrafią być zielone cały rok, a nawet owocować. Z tej serii dowiemy się, jakie rośliny pomogą nam w typowych dla zimy obrażeniach typu odmrożenia, odmroziny, jak i innych, czyli oparzeń, zatruć pokarmowych, biegunek, krwawień i urazów, oraz jakie części roślin możemy wykorzystać. Jednak większość preparatów będzie wykonywana z wykorzystaniem tłuszczu, ze względu na to, że wyciągi wodne mogą spowodować lub pogłębić istniejące odmrożenie. Dlatego warto dołączyć do ekwipunku dźwiganego codziennie coś tłustego, typu krem ochronny, maść z witaminą A, bądź zwykłą kostkę smalcu. Jeśli nam się nie przyda, zawsze można zrobić rozgrzewający gulasz na bazie niej. Chociaż ja wolę to trochę w innej formie. Najlepszy batonik na zimę.